Witam na filmiku, w którym spróbujemy wykonać rysunek statku wyglądający mniej więcej w taki sposób za pomocą narzędzia Paint 3D. Jest to jedno z klasycznych zadań dla czwartej klasy szkoły podstawowej w jednym z podręczników, ale podręcznik omawia tylko sposób wykonania w klasycznym Paincie, no a my spróbujemy użyć trochę nowszego narzędzia, czyli Paint 3D. No to do pracy. Zacznę od wejścia do menu i utworzenia nowego pliku. Tego nie zapisuję, już był służył tylko do pokazu. OK, mamy jakiś obszar dostępny. Najpierw musimy zmienić wielkość obrazka, a robi się to za pomocą opcji Canva. Canva, czyli obszar rysunku. Możemy przesuwać te kwadraty, te suwaczki, żeby dojść do odpowiedniej wielkości tej kanwy, czyli przestrzeni do rysowania, a my użyjemy opcji szerokość i wysokość. Wpiszemy te wartości. Szerokość ustalamy na 720 pikseli. Muszę odblokować współczynnik proporcji, bo inaczej narzędzie będzie mi tutaj próbowało pomagać. A wysokość to jest 600. Czyli 720 pikseli szerokości, 600 wysokości. Teraz już mogę ponownie, jeżeli chcę, zablokować współczynnik proporcji. Mamy przygotowany obrazek. Teraz praca. Zaczniemy od rysowania kadłuba, czyli tej dużej dolnej części. Użyjemy narzędzi z grupy kształty 2D, więc przechodzę teraz w to miejsce. Wybieram sobie, zacznę od krzywej trzypunktowej. Równie dobrze mógłbym użyć tutaj krzywej czteropunktowej, ale to narzędzie będzie po prostu prostsze i wydaje mi się, że wystarczające. Więc wybieram krzywą trzypunktową. Teraz w dolnej części obrazka rysuję granicę, lewą granicę kadłuba tego statku. Przeciągam lewym guzikiem myszki w taki skos. Puszczam lewy guzik myszki, to narzędzie na razie wyrysowało mi coś, co nie bardzo przypomina kadłub. Zmienię grubość tej linii na nieco cieńszą, załóżmy, że to będzie około 4 pikseli. I teraz, dopóki to narzędzie jest aktywne, działa, to za pomocą tych kropeczek, tutaj rolką myszki trochę przybliżę, mogę decydować o położeniu jednego końca linii, drugiego końca linii i też o wygięciu tej krzywej. Spróbuję tutaj stworzyć coś, co przypomina granicę bok kadłuba statku. No, niech to będzie mniej więcej taki kształt. Po zakończeniu rysowania zatwierdzam, klikając tą okejkę. Teraz narysujmy pozostałe krawędzie. Wybieram linię prostą. Tutaj ta dwupunktowa zwykła linia, narzędzie linia. Jeszcze przybliżę. Puścimy troszkę. Zaczynam rysować z górnej granicy tej kreski linię prostą, dochodzącą mniej więcej do tej wysokości. Można sobie pomóc, przytrzymując lewy klawisz Shift, aby ta linia była doskonale pozioma. OK, puszczam lewy klawisz myszki, puszczam klawisz Shift, zatwierdzam. Teraz to samo narzędzie posłuży do wyrysowania pionowej linii. Również z klawiszem Shift, no i mniej więcej, jak jestem zadowolony z efektu, puszczam lewy klawisz myszki, puszczam klawisz Shift. Mogę dokonywać oczywiście poprawek, ale no, u mnie nie ma potrzeby, zatwierdzam. Gdyby te linie gdzieś tutaj się nie zeszły, to możecie użyć spośród grupy pędzle narzędzia gumka i tutaj na powiększeniu najlepiej troszeczkę zmodyfikować, usunąć zbędne fragmenty. U mnie nie ma takiej potrzeby. Wracam do kształtów 2D i do krzywej trzypunktowej. No i dorysowuję teraz resztę deseczek tego kadłuba, starając się, aby mniej więcej przypominały tą oryginalną. Mam kontrolę nad tymi trzema punktami i to mi pozwoli na zrealizowanie tego zadania. Ponownie krzywa trzypunktowa, no i taka chwila takiej mrówczej pracy, żeby te deseczki poukładać. Postaram się zrobić to kliknięcie. Zatwierdzam, postaram się zrobić to w miarę tutaj sprawnie. Gdyby Wam się coś nie udało, gdyby były problemy, to przypominam o istnieniu skrótu Ctrl-Z, który cofa ostatnio zrobioną rzecz. O, Ctrl-Z cofa, Ctrl-Y przywraca, to są bardzo wygodne skróty.
Dokończmy nasze deseczki. Ok, jeszcze za 2-3 może będzie zrobione. Czasem to się przylepi. Lewe kliknięcie puszcza. Ok, jeszcze może tutaj tą jedną. Trzeba być precyzyjnym, bo inaczej ta linia próbuje się przesuwać. Ok, no jeszcze jedną tu dorobimy. Taką malutką, krótką linię. Ok, załóżmy, że wystarczy. Nie bójcie się poprawiać, cofać, robić ponownie. To wszystko jest normalne. Przechodzę do grupy pędzle, wybieram narzędzie wiaderka, czyli wypełniania. Następnie jakiś kolor, który mniej więcej przypomina mi kolor desek. I wypełniam te puste przestrzenie pomiędzy deseczkami kliknięciem narzędzia wiaderko. Okay. Połowa kadłuba jest gotowa. Teraz muszę zaznaczyć ją, skopiować, obrócić, żeby dostać drugą połowę kadłuba. No bo po co to rysować, skoro już mamy połowę gotową. I do tego posłuży mi opcja, której nie ma w tym oryginalnym, klasycznym Paincie, czyli zaznaczanie magiczne. Wybieram to narzędzie. Teraz cała kanwa została obrysowana takim kształtem, którego wielkość mogę zmieniać. Za pomocą suwaczków, tych kropek, staram się tutaj możliwie blisko przysunąć krawędzie do obiektu, który chcę wyjąć z tła, a tym obiektem jest ta połowa kadłuba. Nie muszę być tutaj mega dokładny, bo to narzędzie i tak całkiem dobrze zadziała. Jeżeli udało się, to klikamy dalej. Ta niebieska obwódka świadczy o tym, co narzędzie wybrało z tła. No to jest dokładnie to, o co mi chodziło, więc ani nie usuwam, ani nic nie dodaję do zaznaczenia. Opcja wypełni automatycznie tło zostaje włączona i gotowe. No i mam w tej chwili oderwany od tła ten fragment, o który mi chodziło. Mogę przesunąć go tu nieco na dół i w kierunku środka, a następnie wybrać opcję kopiuj lub skrót Ctrl-C i opcję wklej albo skrót Ctrl-V. Ok, mam już dwie połówki tego kadłuba. Teraz narzędziem zaznaczania, no ta stoi na swoim miejscu, tą drugą muszę przesunąć i obrócić, więc wybieram narzędzie zaznaczania. Klikam tutaj obok, gdzieś na białym tle, aby wyłączyć zaznaczenie tego fragmentu. Obwodzę narzędziem zaznaczenia ten nowo powstały fragmencik i bez problemu mogę go przesunąć na swoje miejsce. Jeszcze go muszę obrócić, a do tego posłuży mi opcja przerzuć w poziomie, czyli wzdłuż osi Y. Klikam ją. O. I przysuwamy tutaj na jakimś drobnym powiększeniu, mogę przysunąć te dwa kawałki kadłuba do siebie. Ok, tak mniej więcej wystarczy. Tu została mi jakaś taka jasna linia z tego, to narzędzie zaznaczania magicznego mi tutaj nie zadziałało doskonale, a za chwilę to zmodyfikujemy. Ok, klikam tutaj gdzieś obok, no i dolna część stateczku gotowa. No, u mnie ma drobny mankament, muszę poprawić tą jasną linię, ale to zaraz zrobimy. Teraz przejdę do rysowania masztu. Do rysowania masztu spośród kształtów 2D posłuży mi linia prosta. Zaczynam, no zaraz zmienię jej wielkość, więc nie jest super istotne, gdzie zacznę. Przesuwam ją tutaj aż do tego miejsca. Mogę tutaj jeszcze zmieniać wysokość tej linii. No załóżmy, że taki maszt jest w porządku. Zatwierdzam. Dobra, mamy maszt, mamy, jeżeli ten maszt wydaje się komuś za cienkim, to można to cofnąć oczywiście i rysując linię, zanim ją tutaj przesunę, to można jeszcze zwiększyć jej grubość troszeczkę do takiej, z jakiej będziecie zadowoleni i dopiero ustawić na swoim miejscu. Dobra, teraz może żagle, teraz się zajmiemy żaglami, a potem banderą. Żagle to też jest dosyć prosta sprawa. Do żagli posłużymy się najpierw linią, przybliżę tutaj, narysuję go sobie tutaj z boku. Ważne, żebyście nie rysowali w miejscu, gdzie ten żagiel za chwilę ma się pojawić,
bo to potem będzie niepotrzebne utrudnienie. Rysuję jakąś krótką linię prostą, przytrzymuję lewy klawisz Shift, żeby ona była naprawdę prosta. Puszczam myszkę, puszczam Shift, zmniejszam nieco grubość tej linii. Ja sobie wybiorę 4 piksele, zatwierdzam. Teraz wybieram znaną już krzywą trzypunktową i tu mniej więcej z tego miejsca zaczynam. Wyrysowuję sobie taki kształt. Teraz mógłbym to zatwierdzić i narysować drugą, a ja użyję sobie narzędzia stempelek. Tu się nazywa znaczek pocztowy. O, i jak kliknąłem ten znaczek pocztowy, to mam tutaj drugą identyczną krzywą. Mogę ją odbić w poziomie, przerzucić w poziomie, tu się to nazywa, i przykleić z drugiej strony. I zatwierdzam OK. No i została mi linia prosta, która połączy tą dolną krawędź żagielka. Zatwierdzam. Teraz przechodzę do grupy pędzle i wybieram znów narzędzie wiaderka, żeby ten żagielek wypełnić. Ja wybiorę żółty kolor i klikam wewnątrz, aby żagielek się wypełnił. No i żagiel gotowy. Teraz wystarczy znów go wybrać zaznaczenie magiczne, żeby go od tła oderwać, żeby on był takim osobnym żagielkiem, który nie będzie związany z tym białym tłem. Więc to już znana technika. Posługuję się tutaj tymi suwaczkami i klikam dalej. I nic tu nie poprawiam. Gotowe. No i wszystko jest ok. Mogę przesunąć żagielek. Zrobię trzyżaglowy taki stateczek. Przesuwam ten mały żagielek na górę. Wybieram, zanim kliknę gdzieś obok, to wybieram opcję kopiuj i wklej. No i teraz znów chcę posługiwać się teraz tym żagielkiem z prawej, więc obwodzę go narzędziem zaznacz. Przesuwam na swoje miejsce, no ja go tutaj odrobinkę powiększę. Ok, niech taki zostanie i znów zanim, dopóki ta rameczka jest aktywna, to klikam kopiuj i wklej. Ponownie zaznaczam ten nowo powstały żagielek. Przeciągam go na swoje miejsce. Rozciągam według potrzeb, zależy jaki duży maszt zrobiliście. To taki żagielek będzie Wam tu mniej więcej potrzebny. I jak już będziecie zadowoleni z efektu, to można kliknąć obok. No statek prawie gotowy. Jeszcze ta bandera mi tutaj została do poprawy, do stworzenia. No więc tutaj sobie ją zrobię na razie na boku. Przejdę do kształtów 2D, wybieram krzywą czteropunktową tym razem i rysuję, przeciągając lewym klawiszem myszki, taki fragment flagi, ja zaraz go pomniejszę. Grubość 3 piksel, ok, może zostać. Wybieram narzędzie znaczek pocztowy, przesuwam nieco do dołu, znowu przesuwam nieco do dołu. I jeszcze jedna, tych linii potrzebujemy 4, bo ja akurat chcę, żeby moja flaga składała się z 3 poziomych pasków. Ok, pozostało mi użyć narzędzia linia, aby tutaj mniej więcej połączyć jedną część flagi i stworzyć od razu trzonek, na którym będzie przymocowana do masztu, zatwierdzam. I jeszcze jedna linia prosta, którą łączę tutaj pozostałe końce tych krzywych. Tutaj ponownie, jeżeli coś Wam się tutaj nie zajdzie, to bez problemu można użyć narzędzia gumki albo pisaczka z kolorem czarnym, żeby tu wprowadzić jakieś poprawki, modyfikacje. No tutaj nie ma takiej potrzeby. No to jeszcze flagę pomalujcie na takie kolorki, jakie chcecie. Ja wybieram sobie jakieś takie, które przypadły mi do gustu, ale kolory są oczywiście dowolne. Ok, mamy flagę składającą się z 3 poziomych pasków. Teraz ponownie zaznaczenie magiczne. Widzicie, że te elementy, które wcześniej były zaznaczane, nie są już dostępne w tym zaznaczeniu magicznym, bo one już są oderwane od tła. Został mi maszt i flaga, więc zajmijmy się teraz flagą, czyli banderą tak naprawdę. Ok, narzędzie magiczne, dalej, gotowe. Teraz już mogę sobie przesunąć flagę na banderę na
miejsce, możecie ją tutaj przesuwać, zamocować. Jeżeli chcecie ją trochę obrócić, to na razie przy tym zadaniu polecam korzystanie z tylko tego górnego pokrętła, bo inne odnoszą się już do przestrzeni trójwymiarowej, a w tym zadaniu nie jest to po prostu potrzebne. Ok, nasze ćwiczenie zostało zakończone, pozostało zapisać pracę. Menu, opcja zapisz, mam do wyboru kilka możliwości. Na potrzeby tego ćwiczenia wystarczy mi jako zwykły obrazek. Nic tu już nie muszę dostosowywać, zostawiam format PNG. Wybieram zapisz. Wybieram lokalizację. U mnie to będzie po prostu pulpit. Nadajemy nazwę statek. Ja sobie nazwę statek 2, bo już wcześniej jakiś plik mam zrobiony. Opcja zapisz. I zadanie wykonane. Życzę cierpliwości i powodzenia w wykonywaniu tego stateczku. Wszystkiego dobrego.